Mikołaj Jarski w tym krótkim tutorialu pokaże, w jaki sposób w Grasshopperze możemy włączać części definicji przy użyciu MetaHoppera. MetaHopper to darmowy dodatek do Grasshoppera, który można pobrać przez Package Manager, czyli polecenie, które istnieje w samym Rhino od wersji 6. W wersji 6 Rhino to jeszcze było polecenie ukryte, w wersji 7 już jest prowadzone w ten sposób, że się również auto uzupełnia, więc uruchamię polecenie Package Manager. Jeżeli korzystamy z polskiej wersji, no to się nazywa Manager Pakietów, ale każde polecenie w polskiej wersji możemy też uruchomić po angielsku z kreską na początku. Czyli jeżeli bym zrobił kreskę Package Manager, to polska wersja Rhino również zrozumie to polecenie. I tutaj możemy wyszukać MetaHoppera i wiele innych dodatków do Grasshoppera i w ten sposób zainstalować. Ja akurat już mam zainstalowanego MetaHoppera, więc nie będę go instalował. Przejdę do mojej definicji. W definicji mam część, którą chciałbym dosyć szybko włączać i wyłączać. I do tego oczywiście można używać Stream Gate albo Stream Filter, żeby przekierowywać część definicji również w ten sposób, żeby trafiały na jakąś ślepą uliczkę i dalej się nie przetwarzały. Ale teraz ja po prostu chcę włączać albo wyłączać wyświetlanie jakichś wymiarów, czyli tagów. Mam tutaj część, która pokazuje trzy grupy tagów związane z odległością między okręgami, ich średnicą, jeszcze jakąś tam specjalną odległością. I chciałbym jednym przyciskiem móc to włączyć albo wyłączyć. Do tego będzie właśnie bardzo wygodny MetaHopper, który pozwala zaznaczyć obiekty, czyli sam zaznacza obiekty, które należą do jakiejś grupy i te obiekty możemy włączać i wyłączać przyciskiem, czyli tutaj byśmy użyli boolean toggle. Czyli te tagi dodamy do grupy. Raz, dwa, trzy, Ctrl G, zmienię styl na blob i kolor na jakiś bardziej zdecydowany. I teraz z MetaHoppera wstawię dwa komponenty. Pierwszy to będzie Get Objects in Group, który pozwoli zaznaczyć obiekty, które są w grupie razem z tym komponentem, a drugi to będzie Enable Disable Objects. Czyli teraz ten komponent Get Objects in Group dodam do tej grupy. Add to Group, on już się znajduje w tej grupie razem z tymi tagami. I jak klikniemy tutaj Update, będę widział już na wyjściu, że mam w tej chwili trzy obiekty, bo są trzy tagi. Podłączam to do komponentu Enable Disable i wstawię Boolean Toggle. Boolean Toggle, który będzie podłączony do tej grupy. No i teraz widzimy, że komponenty się bardzo szybko włączają i wyłączają, czyli w ogóle się jako wyłączone w ogóle się nie przetwarzają. To nie wypływa nigdzie dalej. To akurat zresztą tagi są ostatnimi elementami, ale w praktyce tutaj chodzi o to, żeby się po prostu nie wyświetlały. I oczywiście ten przełącznik mogę to też dodać do jakiejś takiej małej grupy jednoelementowej i opisać odpowiednio, na przykład tag display i umieścić gdzieś na początku definicji po lewej stronie, żeby przekazywać tę wartość logiczną jako parametr. Gdyby to było przekazywane aż z lewej krawędzi na prawą krawędź tej definicji, no to tutaj najlepiej byłoby to zrobić albo przez tryb wyświetlania ukryty drutu, który to przekazuje, albo przez telepathy, czyli też dodatek do Grasshoppera.
który pozwala przekazywać komponenty, czyli tutaj mógłbym, mam zainstalowany telepathy, określić ten komponent jako właśnie tag display. Jeszcze mógłbym określić, tutaj sobie dodać, że to jest wartość logiczna, czyli boolean. I jak dwukrotnie kliknę, pojawi się wtedy też odbiornik, receiver, który mogę podłączyć tutaj. Wtedy też już nie potrzebuję tego trybu wyświetlania hidden, może być domyślny, domyślne wyświetlanie drutów. No i ta część do kontroli może pójść na gdzieś na lewą stronę tej definicji, to mogę dodać do tej grupy i przekazywać ten komponent zdalnie, żeby ukrywać i pokazywać, włączać i wyłączać, w tym przypadku tagi, ale to może być po prostu wyświetlanie jakiejś geometrii, czy generowanie jakiegoś obiektu, który jest dosyć ciężki i nie potrzebujemy go za każdym razem. Czy MetaHopper i Telepathy do przekazywania parametrów. Do usłyszenia następnym razem.